Heja, hej, hello, ludzie! Witam serdecznie! Tutaj Celeb 55 oraz Sekartis. I wracamy do naszej gry Might and Magic Clash of Heroes. Pokémon Might and Magic Fire Rin und Clash of Heroes. Tak. Wchodzimy do ciemnej, wilgotnej dziury. Znowu. Tak, bo tam jest Czaszkonos. Czaszkonos. Witaj. Nie, czekaj, to mi lepiej wychodzi ten głos, dawaj. Witaj, malutka. Przybyłaś pomóc Czaszkonosowi w odkopywaniu świeżych elfich kości. Myślałem, że ten szpanel to jest spiel. Nie masz. Rzuć szpanel, Czaszkonosie. Zakończymy te twoje cmentarne wykopki. Dlaczego widziałem tam E? Nie, ten szpanel jest mój! O, jak widzicie, ma piąty poziom, a my tu byliśmy już. Trzeci, jak widzicie, ma wampiry. Wampiry są postrachem tej gry. To jest moim zdaniem jedna z lepszych jednostek nekropolii. Mało wampiry mało kiedy przechodzą, także... Ale jak już przejdą? W ogóle chciałbym zaadresować pewien problem w tej grze. Istnieją tacy ludzie, taka rasa jak daltoniści. Dlatego oni postanowili wymieszać zielony z żółtym, biały z niebieskim, i pieprzony różowy z purpurowym! Co to jest? Co to... Nie. Problem nie pojawia się w rozróżnieniu zombie od tych wojowników, tylko... Kiedy się doładowuje jednostkę, tymi jednostkami to kolory są mylące, bo... Płaszcz tego wampira sugerowałby, odładujmy go zombimi, a tak naprawdę doładowuje się go tymi wojownikami z sierpami. Jakkolwiek to się nazywa w polskiej wersji, upiory chyba. No, ale cóż. Casualowo właśnie stworzyłem coś, co ich zabije na miejscu. Ogólnie rzecz biorąc, wampiry są o tyle niemiłe, że za tyle, za ile nas walną, ile nam odejmą HP, tyle dodaje mu HP. Tak, czyli wampiry psają, dosłownie. Czy on właśnie zrobił to, co widziałem, że zrobił? Tak, zrobił to, co widzi. Tak. Why? Why you do this to me? Ponieważ on jest Czaszkonosem. Zrobię inaczej, wezmę tu jelenia. Lubię w ogóle muzykę w tej grze. Niestety ja nie słyszę tej muzyki, która tobie leci, ale jestem zdania, że tak, muzyka jest świetna w tej grze. Ciechaj mnie tam, nie narzekaj! Darabaty! Okej, to zaczęło być tragiczne ustawienie. Och, śmierdzi. Ach. Zaczynam... In before przegrywamy z nim. Nie, mój druid! O, fuck. Nasz druid. Nieładnie. Na multiplayerze tak bardzo nie woli, bo za to się nie płaci, ale tutaj... Oh, fudge. Okej, to będzie pierwsza poważna bitwa chyba w tej grze. No i powaga, litości. Poważna bitwa. Nie, po prostu spuści nam taki łomot. Będziemy płakać długo i namiętnie. Dobra, tyle tarcz chyba starczy. O Jezu! Merry Christmas, nie żyjesz! Tak, tylko teraz trzeba się pozbyć wampirów, żeby nas nie zabiły. Ale raczej... Raczej będzie okej. Jak powiem to słowami bezimiennego z Gothica. Wiadomo jest jedno. Wszystko będzie w porządku. No cóż. Celeb kiedy Gothic. Celeb kiedy Gothic. Griff, oddaj celeba. Hell man. Okej. Okay. Okej. Rape bot initiated. Rape protocol initiated. Okej, okay. Bałem się, że przez moment, że zrobię ścianę. Zrób ścianę. W ogóle każdy gracz po zagraniu w tę grę
ma przez następny tydzień sny, czy właśnie głosy w swojej głowie: zrób ścianę, ściana. Ach, każdy gracz po zagraniu w tę grę ma odruch. Bullshit! Lol. O! Źle przewi... Nieważne. Co ja robię? W ogóle nie myślę chyba. What are you doing? Jeez, byłem na studiach przez te 5 minut, give me a break! Całe 5 minut. Edukacja! Wait. Quality education! O mój. Au! Au. Sukwa! Sukwa! O Jezu, sukwa! God damn it. Już widzę komentarz. Uuu, ale wy jesteście źli w tę grę. No, no oczywiście, że jesteśmy. Pamiętaj, zawsze każdy kto ogląda, ten gra lepiej. Zwłaszcza w FPS-ach. Tak. Zwłaszcza w FPS-ach i strategiach. No ale noob. I bzdęk, bzdęk. W RPG-ach zwykle nikt się tak nie wymądrzy, bo tak... Kuźwa, o co tu chodzi? Chociaż... Ej, zostało mu 14 HP. Zakład, że go to strzelanie zabije. Wiesz co, nie odzywa się więcej. O Jezu. Ale never mind. To jest więcej niedźwiedzi niż mózgu. Bear. Dobra, hiperofensywa. Hyper bear. Prawdopodobnie wygram po tych dwóch turach już. Hydro Storm. Thunder. Wiesz co, ja bym naładował jeszcze tak dla kogbloku druida przed tym zielonym wampirem. My już się zdążymy. Chodź, ale nie. Zdążylibyśmy, gdyby... No tak, no, w razie czego. No ale tak... Było. W imię kogbloku, sukwo! Lol. By the power of cockblock! Human! W ogóle, wiesz co ja się lubię w tej grze zawsze? Czy właśnie wiecie to? Kiedy jakaś jednostka dostaje czymś i się w ogóle nie porusza. To jest taki kompletny paraliż do momentu ataku. It's only a flesh wound. Przynajmniej u niektórych jednostek, bo u jelenia futro się trochę porusza. Auć! Za 20. Kiedy już miał 0 HP. I tak proszę państwa, to był pierwszy trudny przeciwnik. Ach, Skalbrał. Jeszcze będzie co najmniej jeden taki masywnie trudny przeciwnik. Ale ten przeciwnik jest chyba na, nie wiem, 8 albo 9 poziom. Myślę, kiedy będziemy mogli zaatakować tego z jednorostem. Chyba... No właśnie o tego mi chodzi. On ma chyba 7. Wiesz, ja myślę, że po drzewie można go zaatakować. Jestem bardzo upartym człowiekiem, ale poddałem się, gdy miałem 3 poziom i próbowałem go pokonać. Nie da się. Normalnie nie da się. Z 4 chyba dałem radę, ale z 3 nie. On ma za dużo jednostek, za dużo HP i ma zasrane jednorożce. Ble. Kiedy dojdziemy do jednorożców, to poczujecie ten ból. Jednorożce, a... Mam OCD, muszę kupić z powrotem druida. Dobra, wracając do drzewa. Imbifor wraca, ma tu wszystko ścięte. O no! No, ten nekromanta potrzebował, no. Musieliśmy tego nekromantę, bo... Sorry! You had one job! Pełno druidów nie poradzili sobie. O, nadal jest ta dziura w drzewie. Chodzi to szczelina. Boże, grafika w tej grze wygląda tak pięknie. Tak. Ach, ten HD kreskówkowy styl. Kocham ten styl. Już chyba wolę remake'i niż gry indie, szczerze mówiąc. Starych gier remake'i. O, właśnie. O, shit. Trzeba namawiać Tleba, żeby kupił pewien remake. Morda! ty wiesz, o co mi chodzi. Nie ma sensu tam stawiać ściany. There is no point. Jak ja nienawidzę konnych. Znaczy Boże, walczyć przeciwko konnym. Mamy strasznie tragiczne ustawienie, nie wiem czy wiesz. Zauważyłem. Ale... Możesz zrobić tak... doładować tego druida?
Jep, taki ma zamiar. I jeszcze zdążę zrobić... Na następnej turze jelenia doładować, tylko że ja jelenia bym postawił nie przed zbrojnym. Wiesz, tego też się domyśliłem. O mój Boże. Ci konni. To są konni, a nie zbrojni. Proszę nie mylić. Tak. Zbrojni? Właściwie to nie ma zbrojnych w tej grze chyba. No przecież są ci, tacy mini rycerze. Oni się nazywają rycerze, czy...? Oni się... Chociaż może faktycznie są zbrojni. I jest jeszcze jeden taki zbrojny, który się nazywa Fechmistrz. Oh boy! O nim lepiej nie rozmawiajmy. Oh boy. Lubię fakt, że... jednostki w tej grze są tak cholernie przegięte, że to nie jest śmieszne. On wymierzył w nas dwoma konnymi, którzy mają w sumie 40 powera, kiedy zaatakują, a my wyprowadziliśmy druida, który ma 4 i pixie, która ma 6. Unleash the bears. 1 HP. First blood. First blood. Second blood. Shit. No what? Shit blood. Shit to fuck. Ten jeleń, który został całkowicie zablokowany. Czy nie lepiej by było właśnie z tych niebieskich niedźwiedzi ścianę zrobić teraz? Żeby tego rycerza zagrodzić? Gdzie? Moja hiperofensywa! Najpierw zaatakuję tak, a potem zacznę się martwić ścianami. Chyba spisuję tego jelenia na straty powoli, wiesz? No cóż, to twój pogrzeb. Ty też tu jesteś? No. Ale ja jestem tylko głosem w twojej głowie. Wychodzi tak z konfy. Nara! See ya, nerd! Boże, taki pan fanów. O! Uuuu! O! Więcej ścian! Starczo, więcej ścian! Teraz jest za późno na ściany. Uuuu! Spooky, spooky skeletons and shivers down your spine. Ty, stary, nie szalej tak z tymi ścianami. Co tu się ścian? Czego za dużo? Czego?! O Boże. Biedny jeleń. Postaw tam cokolwiek za tym jeleniem jeszcze. Jest, masz niedźwiedzia. Doskonale. O Jezu, to tak bardzo boli. Ja nie patrzę. Babar. Spojrzałem. O Jezu! Au! Z dobrej wiadomości mamy strzałę. O, patrz, on chce ją naładować. Jeżeli on myśli, że jej pozwolę... Ej, naładował. Czekaj. Hey, you fucking nerd! Nerd. Ja ci, kuźwa, dam. Zaatakuję chyba tą tak. Tą boczną, tak. Chociaż bo ta strzała po prawej nic nie zrobi. To prawda, ale... A w sumie możemy to zakończyć jeleniem chyba. Jeb, zakończył to jeleniem. Jeżeli on nas nie rozwali. wiesz co, weź posiłki. Tylko zrobię więcej ścian. Ściana! Ściana z elfów. Please. W końcu mam odcinek, gdzie robimy pełno ścian. I tak wygląda normalna gra na multi. 3-4? 3-4. Powodzenia, nerdzie. Ciekawe, czy ci się get uda. Wrecked. Shining example of getting wrecked. Patrz, on na pizzę stawia tam. O Boże. Muszę robić ataki. Może przesuję ten atak. Szczerze mówiąc, jedna z moich ulubionych rzeczy na multiplayerze to jak wróg zaczyna szaleć i po prostu spamować byle jakimi jednostkami przed jakąś jednostkę, która będzie atakować. Tak, taka, bo to jest panika. Wydajniejsze niż robienie ataku. Au, jeleń. No. Sam jestem rest jeleń. In peace, jeleń. Rip in peace, jak to w internecie mówią.
całkiem bez sensu. To co, znicz dla jelenia? Znicz dla jelenia w komentarzach, poproszę. Jeleniu... 2014... Juni! Wygląda na to, że nikt nie przychodzi mi z pomocą. Czyń zatem swą powinność, rycerzu. On ma opaskę na oku i blizda jest tajemnicza. Ser Strata? Pokaż mi swoją kryształową kulę, to ją rozbije, druidzie. Wiem, że tu jest. Jar. Wprowadzono cię w błąd, rycerzu gryfów. Mam tylko dwie kryształowe kule. Down there. Elfy i ludzie byli zawsze dobrymi sąsiadami. Już nie ufamy tym ostrouchom. Módl się do swojego drzewa o szybką śmierć. Ta ikonka, czy co tam jest, mówi o bosie. Odejdź od niego! Już takim poważnym bosie. Czy ty go slapnąłeś? Przyjmuję rozgadów. Co? Czy ty go slapnąłeś? Tak. Pit slap! Nie przyjmuję rozkazów od elfów. Będziesz musiała mnie pokonać, jeśli nie toczę do druida. Postarajcie się mnie nie trafić, młodzi. Jestem do... Jestem dość delikatnej budowy. Czyli po prostu ma 1 HP. O Boże, gryfy. Pierwszy champion, którego widzimy w akcji. God fucking damn it. To będzie... Ogólnie rzecz biorąc... To... O Boże. Oh shit. Tak, celebie, to jest ta gimmicki walka. Full, stop moving! Teraz musimy atakować tak, żeby nie walnąć arcydruida, czy jak on się tam zwie, starszy druid. Przede wszystkim nie bo jeśli go walniemy, on wyparuje i wtedy game over. Bardziej mnie martwi fakt, że zostaniemy zaraz zrektowani przez tego gryfa. Bo gryf, jak to czempioni ma z... na jego poziomie jest 30 power od razu, potem będziemy się ładował jeszcze za więcej. I... Champion i tak zawsze jest problemem w każdym stadium gry. Więc sorry. Ale tak, wracając do starszego druida, Juniego, to on będzie się przesuwał w prawo co turę, a jak dojdzie do krańca, to będzie się przesuwał w lewo, aż dojdzie do krańca. Taka piłeczka. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie jestem pewien. Czy on mógłby nie wychodzić przed druida? Byłbym wdzięczny. Well... To jest kolejna z tych walk, które wymagają kalkulacji. O mój Boże, ten gryf! Niedźwiedzie, moglibyście go zabić? Please? Celebie, szykuj się na najgorsze. Czuję rekt w powietrzu. Rekt is in the air. O. Wolę nie. Let's not risk that one. Wydaje mi się, że ten druid walnie Juniego. You fool! You fucking fool! What the heck? Ci druidzi! Nie! Cancel! Wyobraź sobie, ogłaszają, że jutro w Warszawie ma wybuchnąć bomba atomowa. Co robisz? Zostajesz w domu. Albo nie! Nie, jeszcze lepiej. W Gdańsku ogłaszają, że ma być bomba atomowa. Co ty kurwa jedziesz do Gdańska specjalnie? You fool! Well, game over, man. Well, game over. Przynajmniej gryfa pokonaliśmy. Achievement unlocked. Udało ci się pokonać gryfa kosztem starszego druida. Zabiłem starszego pana. Dostaniesz klucz do miasta, bo teraz ty jesteś nowym starszym droidem. Ups, to było niechcący. To zobaczmy teraz, jak się porusza Juni. Okej, zniszczenie tego zielonego chyba będzie bezpieczne, nie sądzisz? Będzie ściana licious. Umrzyj. Mam ochotę zrobić wiele rzeczy, ale wszystkich się boję. Okej. I tak gryf to wytankuje w razie czego, prawda? Prawda? Nie rób tego! Zrobiłem to! You fool!
Ciechaj mnie tam! Wiem co robię! Ściany! Więcej ścian! Kolejna ściana! Good, już mi dobrze. Good. Nie wiesz co zrobić, zrób ścianę. A, szkoda, że Pixie nie było, to by był potrójny Link. Była Pixie. Ale chyba przez to. Te FPS mi spadają. No. Chwila, zaraz wrócimy do nagrywania. Okej, wracając. Nie wiem dlaczego spadły mi strasznie FPS nagle. Ale to już nie jest. Mam złe przeczucia. We shall see. Wydaje mi się, że te pixie będą wytankowane przez ściany i gryfa. No, wydaje mi się, że mam przestany. Nie no, powiem. Uważaj, bo Juni się nie ruszy przez trzy tury. Wiesz, to byłoby piękne, gdyby teraz ten starzec tak przeszedł przez gryfa i przez ścianę, tak perfidnie, no tam przód. Jestem tu bezpieczny. Nie, nie, wiesz co by było takie bardzo chamskie, gdyby on teraz poruszył się w lewo. You fool! Znowu zginąłem od niedźwiedzia! Yes! Ty, czy ja mogę go naładować? Czekaj. Trzecia tura, tu, druga tu, pierwsza, chyba mogę. Boże, nienawidzę już tej bitwy. W ogóle ten gryf zostanie zrektowany na amen. Amen. Okej, idź stąd. Nie chcecie. Odejdź. Ale co lepiej? To cię nie uratuje i tak zostanie zrektowany, gnoju. Rape time! Rape protocol initiated. Mój gryf został zabity przez jelenia. What smells like deer? Okej. Nie, 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 nie kasuj. Przesuń Pixie tam i zrób ścianę. Dobrze. Więcej ścian, mój mistrzu. O, czuję się lepiej. A teraz nie mogę zrobić Linka z tym. I was the cat all along! What a twist! What a twist! Dobra. Nie wydaje mi się, żebyśmy teraz chcieli doładować tego jelenia elfami. Wydaje mi się, że ten starzec zostanie po mordzie, jak nie przestanie się ruszać. Co on w ogóle robi? Pochałsam sobie. Ja jestem stary, ale rzeźko mi coś dzisiaj. O nie, ataki! Lepiej będę się ruszał! You okay. Will never catch me! Jestem ciekaw, czy można ze strzały Adwen go zabić. Właśnie tak myślałem o najbardziej sfejlonym sposobie na fail tej misji. I to chyba byłaby strzała. Takie... On tam jest? Ups! No. Okej, okay, i tak to chyba wygraliśmy już. FPS-y! Stop! Counter Strike. The power of FPS-y! O, susza! O, te FPS-y! Well... Okej. W następnym odcinku. Okej. Spokojnie. Siad! Komputa! Rektal komputa! O, come on, mam jeszcze 20 giga miejsca wolnego na dysku. Komputer, you fool. Komputer i tak przegrasz, czy tego chcesz, czy nie? Teraz przeżyję chyba. To nie zaczyna martwić. Beast. 1 HP. Dupa! Niedźwiedzie to the rescue! Beast. Bear squad, go! No, burst. Został tylko ten starzec i dwie ściany. Please don't hurt me! On powinien tak stanąć obok ściany i tak... udawać ścianę. Okej, dobra, już do końca odcinka tak będzie najwidoczniej. Czyli trzeba zakończyć odcinek. Idealny, tak. Idealny wniosek. Jeszcze dialog tylko. Wczetują. Oh shit.
No? Jesteś bezpieczny, druidzie Juni. Odpadliśmy na jeźdźców. Dziękuję! Zaczekaj! Ty jesteś Anwen! Dzięki, diabo, jesteś! Ty jesteś Anwen, córka Lasira, prawda? I wygląda na to, że trapi cię wielkie zmartwienie. Skąd? Tak, po śmierci mojego ojca obowiązek pilnowania ostrza z niepodnienia spadł na mnie, ale broń została skradziona. Co? You had one job, girl! Drzewa szumią też o tym, że szukasz pewnego młodzieńca. Tak, szukam męża. Godryk, on żyje? Czy drzewa mówią też o tym, gdzie może być ostrze zniewolenia? Powiedz! Widzę, że nadal jesteś dziewicą. Drzewa mówią, że elfi zjadowcy zbadali twój obóz, Anweno. Znaleźli ciała elfów. Dumnych, którzy padli pod ciosami mieczy Imperium Gryfów. Powiedział obóz. Demoniczny spisek! Musimy zrobić wszystko, żeby te wiadomości nie zaczęły się rozprzestrzeniać. Okej. Za późno! Słowa pędzą po lesie niczym pożar. Nawet wioski pod krańcem lasu szykują się do wojny. Musimy to zatrzymać, Findanie! Jeśli Ajorlan ogarnie wojnę, nigdy nie znajdziemy ostrza zniewolenia ani Godryka! I to by było na tyle w tym odcinku Skrzynki. W tym odcinku Skrzynki. Clash of Heroes, Might and Magic, trzeci save file. Yeah, man, yeah. A więc, bye. Bye.